odcinku a cappella, ale dzisiaj obudziłam się z takim trochę gilgotającym gardłem i od czasu do czasu, jak próbowałam śpiewać, miękko kaszlałam. Także postanowiłam, że nie będę po prostu ryzykować i nakręcę Q&A. Mam od Was bardzo dużo pytań, także odpowiem najwięcej, jak dam radę. A może na koniec wyjątkowo zaśpiewam fragment jakiejś piosenki, żeby poprawić się, że tak powiem. Pytania? Pytania? Mam pytania włączone. Generalnie ostatnio zapomniałam Wam też podziękować za to, że jest już Was ponad 2000. Jakoś miesiąc temu wbiły 2000, a przez ten miesiąc dobiło wczoraj, równo 26, jak teraz to nagrywam. Jest 27 bodajże. No, 200 subów, więc wydaje mi się, że jak na miesiąc bardzo dużo. Jestem Wam bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. Od zbędnego gadania zacznę teraz przechodzić do pytań. Co uważasz o ludziach znęcających się nad zwierzętami? Generalnie ja jakiś czas temu chciałam nakręcić o tym film, ponieważ znęcanie się nad zwierzętami jest u mnie naprawdę bardzo... Nienawidzę takich ludzi. Nieraz widziałam, jak małe dziecko potrafiło kopnąć się psa, czy jechałam autobusem, jakaś kobieta idąc, po prostu wypadły jej fajki, że tak powiem, i zaczęła nawalać tego psa. I widziałam wiele rzeczy, w których naprawdę ludzie znęcają się nad zwierzętami. Już nawet nie mówię o tych filmach na Facebooku, których jest pełno. Czasami można się na nie, że tak powiem, natknąć. Generalnie uważam, że tacy ludzie powinni być tak samo karani jak tacy, którzy krzywdzą innych ludzi, ponieważ zwierzęta też mają uczucia, też czują i też żyją. I nie mamy prawa traktować ich gorzej, ani robić im krzywdy, tak? Także nie będę się rozgadywać, po prostu uważam, że tacy ludzie powinni się zastanowić, bo krzywdzenie zwierząt świadczy tylko o nich i o ich złym sercu, bo ja nigdy, przenigdy nie skrzywdziłabym zwierzęcia. Nawet mojego kota nie biję, nawet jak mój kot coś zrobi, to ja co najwyżej raz w życiu klepnęłam ją lekko w pupę i to było takie delikatne dosłownie klepnięcie, nawet jej to nie bolało, a ona patrzyła się na mnie cały dzień, jakby nie wiadomo, co jej zrobiła, mimo iż ja naprawdę nie karcę zwierząt. Także znęcanie się to już jest w ogóle szczyt wstydu i ludzie nie powinni nawet się do tego, że tak powiem, cieszyć się z tego, bo to jest straszne. Skończę, bo będę się rozgadywać. Cytat, którym się kierujesz. Kieruję się cytatem "Żyj chwilą". Od kiedy w ogóle zakładałam kanał na YouTube, chyba nawet miałam to w opisie. Jak zobaczycie sobie opis mojego kanału, to przed wielu lat jest opis, którym na końcu dodałam cytat "Żyj chwilą". Czyli ciesz się każdą chwilą, bez względu na wszystko, bo tak naprawdę życie to tylko chwila. Które święto wolisz? Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Zdecydowanie bardziej wolę Boże Narodzenie, bo klimat w Boże Narodzenie jest cudowny, a Wielkanoc u mnie nie jest jakoś specjalnie znacząco obchodzona. Lubisz spacery nocą? Uwielbiam spacery nocą. Powiem Wam, że nocą wszystko jest inne, zwłaszcza letnie spacery nocą są cudowne i te wszystkie światełka wokół, cisza i taka, nie wiem jak to nawet nazwać, coś cudownego i polecam, ale oczywiście lepiej nie samemu, bo nocą kręcą się też niebezpieczni ludzie. Czy lubisz truskawki? Nie wiem, co Wy macie z tymi truskawkami i owocami. Ostatnio się mnie pytaliście, czy lubię arbuzy. Tak, lubię truskawki, owszem, lubię sobie robić desery z truskawkami, jakieś wkrajać, jak do tego jakieś serki czy płatki zbożowe, polecam bardzo, czy koktajl, ale koktajl najlepiej mieszać z różnymi składnikami, wtedy jest lepszy. Najlepszy składnik do koktajlu to na pewno banan, bo banan możesz połączyć z wszystkim, z jogurtem i zawsze będzie pyszny. No i do tego jeszcze możecie dodać trochę mleka. Nieważne. Co sądzisz o dziewczynach, które lubią grać w piłkę nożną? Sądzę, że takie dziewczyny są fantastyczne. I niech każdy robi to, co chce. Jeśli one mają ochotę grać w piłkę nożną, nie uważam, żeby było w tym coś złego, albo żeby były od razu jakimiś chłopczycami. Ja w dzieciństwie też byłam typem chłopczycy, czyli biegałam często z chłopakami, grałam z nimi w piłkę, skakałam po bramkach, po drzewach, po dachach, wszędzie wchodziłam.
I naprawdę bardziej lubiłam też często spędzać czas z chłopakami niż z dziewczętami i nie uważam, żeby granie w piłkę było czymś złym. Sport jest bardzo zdrowy, także co tu dużo mówić. Jakieś plany? Chciałabym wakacje gdzieś dużo nagrywać, chciałabym trochę zarobić, jeśli będzie taka możliwość. No i po prostu, jak już mówiłam, cieszyć się chwilą, bo jednak wakacje szybko zlatują, także trzeba cieszyć się z każdego dnia. Wolisz rozmawiać o swoich uczuciach, czy chowasz je dla siebie? Przeważnie wolę je schować dla siebie, tym bardziej, że ludzie paplają i często nie warto ufać ludziom i zrzekać się z wszystkiego, bo później wykorzystują to przeciwko tobie. Generalnie ja jestem osobą, która woli zamknąć się w pokoju, mieć po prostu święty spokój. Bardziej się denerwuję, jak ktoś się do niej dobija i nie daje jej spokoju, niż jakbym właśnie nie rozmawiała. Czynność, którą robisz zawsze przed spaniem. Przed spaniem zawsze myję zęby, zakładam aparat, zmywam makijaż. No i często smaruję sobie twarz sokiem z cytryny, bo ma on dobre zastosowania dla cery. Życie jest niesprawiedliwe, ale i tak jest dobre. Zgadzasz się z tym cytatem? No jest niesprawiedliwe, ale z drugiej strony też ma wiele pięknych chwil. Więc nie myśląc nad tym, myślę, że tak, zgadzam się. Czy według ciebie warto jest ponownie zaufać komuś, kto już raz nas zawiódł? Myślę, że no można zaufać do 3 razy góra, ale jeśli ktoś będzie cały czas taki sam, to znaczy, że po prostu nie zmieni się, aczkolwiek w Biblii jest napisane, że człowiek jest w stanie się zmienić, także nigdy nie wiadomo. Człowiek da radę żyć bez przytulania? Zależy, no. Tak bez całkiem to chyba niekoniecznie, aczkolwiek ja też nie jestem osobą, która lubi się szczególnie przytulać, ale to też zależy do kogo, tak? Istnieje piosenka czy teledysk, który spowodował u ciebie płacz? Nie przypominam sobie aktualnie, ale na pewno były jakieś teledyski, które mnie wzruszyły aż do płaczu, bo jestem dość wrażliwą osobą, jeśli chodzi też o muzykę. Jakie masz zdanie o osobach, które podrywają inne, mimo tego, że wiedzą, że ta osoba jest szczęśliwym drugim związku? Jeśli ktoś podrywa osobę, wiedząc, że ta osoba jest szczęśliwa w danym związku i tak dalej, no to nie jest to koniecznie, że tak powiem, dobre. Aczkolwiek jeśli ta osoba jest na tyle szczęśliwa, to i tak nic to nie zmieni, nawet że ktoś ją tam będzie podrywał, tak? Więc chyba na tyle. Jak myślisz, jak to jest wtedy, kiedy nie czujesz, nie potrafisz określić swojej wartości? Powiem wam, że to pytanie jest naprawdę dość ciężkie. Musiałabym na nie trochę pomyśleć. Zdziwiłam się nawet trochę, że zadajecie mi takie pytanie. No cóż, jeśli człowiek nie jest w stanie określić swojej wartości, to znaczy, że tak naprawdę nie wie, czy w życiu do czegoś się nadaje i tak dalej, że nie czuje się chyba w pewnym sensie spełniony. Nie wiem, jak to jest, ponieważ ja w jakiś tam sposób umiem określić swoją wartość, ale myślę, że żeby określić swoją wartość, trzeba dojrzeć w sobie wszystkie pozytywy, zarówno jak i negatywy. I stwierdzić, czy jest się człowiekiem dobrym, czy ma się w życiu jakieś ambicje. I na tej podstawie można określić też w pewnym sensie swoją wartość, ale nie chciałam tutaj nikogo obrazić, bo można to dwuznacznie zrozumieć. Rozwijamy się tak naprawdę całe życie i przez całe życie możemy dokonać czegoś wartego uwagi, że tak powiem, i zwiększyć wartość swojej osoby. Tak, mój kot skacze mi po drzwiach. Generalnie skończę na tylu pytaniach, bo Q&A będzie po prostu za długie. Mam lekko zatkany nos, ale obiecałam wam, że na początku filmu, że może coś dla was zaśpiewam w ramach rekompensaty za to, że... No, nienormalna. Rekompensaty za to, że nie nagrywam się a cappella, także zobaczmy jakieś tam byle jakie piosenki. Moment, pójdę sobie jeszcze tylko po słuchawki. Dobra. Jaką by tu wam zaśpiewać pioseneczkę? Nie mam zielonego pojęcia. Nie chciałam śpiewać piosenek, które są, że tak powiem, w piosenkach, które będą na a cappella, więc wezmę może coś od siebie.
fragmencik jednej piosenki, której mogłabym Was zaśpiewać, to może... Uno momento... Miley Cyrus, When I Look At You. Proszę mojego kota o ciszę. Zaśpiewamy kawałek piosenki. Wydaje mi się, że ta piosenka mimo wszystko nie jest aż tak wymagająca w moim stosunku zdrowia i zatkanym nosem. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the night's so long. Cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When the waves are floating in the shore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. That I look at you and I see forgiveness. You love me for who I am, like the stars hold the moon. Right there I be belong, and now I know I'm not alone. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. Właśnie, patrzcie, co mi kot robi. Gryzie kwiata. Żaba! Nie wolno gryźć kwiata, nie wolno! Co to jest? Mamie, kwiata gryziesz. Wynocha mi stąd. No jak widać, mój kot zepsuł mi dzisiaj moje śpiewanie. Na tym skończę dzisiejszy filmik. Także... No jeszcze się tam udziela, widać, słychać. Słychać. Do zobaczenia w następnym filmiku i papaśki.